Niewielu pojmuje w pełni sztuczną inteligencję, ale ja uważam, że w podejmowaniu decyzji można na niej polegać bardziej niż na organicznych formach życia. Cieszy mnie, że postanowiłeś przyjrzeć się programowi czyścicieli, hierarcho. Cieszy mnie, że postanowiłeś przyjrzeć się programowi... Staliśmy ramię w ramię. Nasze ostrza niezliczone razy płonęły w ogniu walki. A teraz przewodzisz Protosom. Na samą myśl o tym przepełnia mnie duma. Pozostali sędziowie i członkowie klanów Nerazimów wybrali mnie, abym reprezentował hierarchię. To dla mnie nadal wielki zaszczyt. Tassadar również musi być dumny. Tassadara nie ma, Feniksie. Poległ dzielnie, poświęcając się dla swego ludu. Ocalił nas od zagłady. Co? To niemożliwe. A Ajur? Również wpadł w szpony zergów? Tak. Jak długo przebywałem w zastoju? Kiedy stałem się tym dragonem? Czy słyszałeś o programie czyścicieli, Feniksie? Oczywiście. Replikacja największych umysłów Templariuszy. Niebezpieczne machiny, które należało wyłączyć. Wyłączono je, ale nigdy nie zaprzestaliśmy badań. Dalej szukaliśmy sposobu na replikowanie największych z Templariuszy, aby wykorzystać tę starożytną technologię. Dlaczego mi to mówisz? Toczymy wojnę, jakiej świat jeszcze nie zaznał. Będziemy cię potrzebować w nadchodzących dniach. Być może czyścicieli również. Zatem moje ostrza należą do ciebie, przyjacielu. Działasz zbyt śmiało, Artemisie. Młodość czyni cię nieprzezornym. Siły Amona zaczęły już opanowywać cały sektor. Boję się, że bez naszej pomocy nikt nie przetrwa tego oblężenia. Zdobyliśmy nową technologię robotów wsparcia do oceny. Powróciłem. Karax wykorzystał dane z Glaciusa i aktywował mechanicznych strażników. Mądrze ich wykorzystał, hierarcho. Oczyścimy to miejsce z wrogów. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Ponowny widok Feniksa wprawia mnie w zakłopotanie. Czuję smutek zamiast radości. To smutne, że wojownik taki jak Feniks poległ z ręki Królowej Ostrzy. Ten replikant nie jest Feniksem, ale przypomina ci o stracie, której doświadczyłeś. Jego głos, myśli, sama obecność bardzo wyraźnie przywołuje nasze wspólne wspomnienia. Instynkt podpowiada mi, że to mój przyjaciel, ale logika temu przeczy. My, Nerazimowie, często zadajemy sobie pytanie, czy jesteśmy sumą naszych doświadczeń, czy czymś więcej, prawdą, która drzemie w nas samych. Z czasem przekonamy się, czy w Feniksie drzemie prawda, czy jest jedynie nieudaną kopią. Uratowaliśmy mrocznych Templariuszy i zdobyliśmy technologię czyścicieli. Nareszcie mogę wypełnić misję od Zeratula. Choć nie widziałem komandora Reynora od wielu cykli solarnych, to wierzę, że przekaże nam ogniwo. Protosów.
Mówi komandor James Raynor. Artanisie, chłopie, jak dobrze cię widzieć. Przyjacielu Raynorze, wyglądasz na zajętego. No wiesz, dzień jak co dzień. Kim są ci osobnicy? Nazywają się Gwardią Mobiusa. Elitarne oddziały pracowały dla doktora Naruda. Atakują planety w całym sektorze. Zostawiają niewielu ocalałych. Podobno za każdym razem są z nimi hybrydy. Zatem zaprawdę, żaden świat nie jest poza zasięgiem Amuna. Wzmocnić tę grozę! Przegrupować się w punkcie 7 Alfa! Musimy postawić linię bojową! Opanowali podniebną tarczę, naszą platformę obrony orbitalnej i zniszczyli jej stabilizatory atmosferyczne. Spada w szybkim tempie. Jeśli się rozbije, zniszczy cały Augustgrad. Nie dopuścimy do tego, komandorze. Zaatakować ich flotę i powstrzymać ataki. Jak za starych czasów, kolego. Jak za starych czasów. Twój terrański przyjaciel znał moją matkę, prawda? Śmierć i zniszczenie. Gdziekolwiek się nie udamy, taka czeka nas przyszłość, jeśli nie wkroczymy. Zdaje się, że los ponownie złączył nasze drogi, Jamesie Raynorze. To bardziej szczęście. Szczęście to idea czysto ludzka w swej genezie. My dostrzegamy synchronię zdarzeń i wiemy, że stoi za nimi wyższa siła. Nieważne jak na to patrzeć, efekt jest taki sam. No, to co cię sprowadza aż tutaj? Zeratul wierzył, że artefakt, który posiadasz, nazwał go ogniwem, zaprowadzi nas do Xel'Naga. A co porabia Zeratul? Mroczny prałat poległ na Ajurze. Jego ostatnią nadzieją było kontynuowanie przeze mnie jego misji i powstrzymanie Amona. Niech to. Zawsze wiedziałem, że to wszystko może się skończyć tylko w jeden sposób. To ogromna strata. Wiem, że był twoim przyjacielem. Przeszedłem piekło, żeby zdobyć ten artefakt. Wszystko dla jego proroctw. Straciłem wielu dobrych ludzi. Jeśli chciał, żebyś go dostał... Bierz go, jest twój. Ale na razie musimy uratować miasto. Wszyscy, których znałem, byli na Ajurze. Fazmatorzy. Mistrzowie. Czyli Terranie naprawdę rażą wrogów prymitywnymi pociskami. Zawsze mnie to ciekawiło. Na pewno bardzo cieszy cię ponowne spotkanie z Raynorem i to, że walczy on dalej, nawet w obliczu tylu przeciwności. Mówisz tak, jakbym znał tego wojownika. Niegdyś nazywałeś go przyjacielem, Feniksie. Nie przypominam sobie tego obcego. Ach, twoja świadomość musiała zostać zakodowana, zanim Raynor przybył nam z pomocą na Ajur. Domyśliłem się. W mojej pamięci są luki. Wiele się zmieniło, odkąd umieszczono mnie w zastoju. Straciłem ciało. Jestem niczym dragon. Tak. Powinieneś wiedzieć, że ty i ja walczyliśmy niegdyś u boku Jamesa Raynora. Walczyliśmy, by ocalić to, co było nam drogie. Zatem liczę, że stanie się tak ponownie. Przypominam ci, że nasze święte prawo, De Ul, zabrania ingerencji w los pomniejszych istot. O ile nie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla Imperium, twoja decyzja, by wspomóc Terran, jest niezrozumiała. Rohano, dlaczego masz ich za pomniejsze istoty? To niezależne ode mnie. Spójrz tylko na nich. Nieokrzesani, prymitywni. Komunikują się przez otwory, te tak zwane usta. Wielu. W tym ja. Myślało niegdyś podobnie. Ale dostrzegłem ich szlachetność. Z czasem też to ujrzysz. Nasi zwiadowcy donoszą, że siły Amona podbijają kolejne systemy. Musimy ostrożnie zaplanować.
Podniebna tarcza ma poważne kłopoty, stary przyjacielu. Jeśli nie uda nam się jej znowu włączyć, Augustgrad czeka katastrofa. Żołnierze Gwardii Mobiusa są na platformie. To samobójcy. Wolą zginąć, niż pozwolić, żebyśmy ich zatrzymali. Niedobrze. Podniebna tarcza długo nie wytrzyma. W tym tempie mamy może z 10 minut, zanim runie na naszą stolicę. Twoje podejrzenia były słuszne, komandorze. Gwardia Mobiusa dezaktywuje właśnie stabilizatory atmosferyczne platformy. Uszkodzenia można naprawić, hierarcho. Tak. Zakładając, że Gwardia Mobiusa zostawi cokolwiek do naprawy. Artanisie, jeśli dasz radę wyeliminować te oddziały, moi chłopcy naprawią stabilizatory. Zyskamy trochę czasu. Musimy się spieszyć. Będziemy potrzebować połączonej mocy wszystkich 5 stabilizatorów, żeby zatrzymać opadanie platformy. Zabezpieczymy w pierwszej kolejności. Zdobędziemy przyczółek do ataku na pozostałe 4. Wykrywam broń elektromagnetyczną. Impuls emitowany przez te urządzenia będzie powoli wyczerpywał nasze osłony.
ale ich reaktory solarytowe mogą się nam przydać. Zalecam zniszczenie tych urządzeń. Zaktualizowaliśmy wskaźnik wytrzymałości. Komandorze, wasze maszyny budowlane mogą przystąpić do napraw. Dzięki, Artanisie. Moi ludzie postawią tutaj wieżę radarową. Powiadomi was, jeśli Gwardia Mobiusa postanowi złożyć nam wizytę. Powróciłem. Były słuszne. Reaktory solarytowe można wykorzystać do poprawy wydajności rdzenia solarnego. Wykrywam dwa kolejne urządzenia na platformie. Jeśli to możliwe, radzę je odszukać. Gwardia Mobiusa mobilizuje siły do ataku na nasz Nexus. Przygotować się do obrony. Przeliczam szacunkową wytrzymałość. Dobra robota. Ekipa naprawcza jest w drodze. Uważajcie. Gwardia Mobiusa zaczyna umacniać pozycje stabilizatorów. Spodziewajcie się większego oporu. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Z cienia przychód. Niewystarczająca ilość minerałów. Wojownik się budzi. Dzięki za oczyszczenie tej bazy, Artanisie. Żołnierze, zabezpieczmy teren. Uch.
się bój. Z cienia przychodzę. Stabilizator jest wolny od wrogich sił. Przyjąłem. Ekipa naprawcza w drodze. Nieźle wkurzyliście gwardię Mobiusa. Stabilizatorów pilnuje mnóstwo wojska. Wyślijcie do ataku odpowiednio dużo wojowników. Wojownik się budzi. Zaktualizowaliśmy wskaźnik wytrzymałości. W rękach wroga pozostaje już tylko jeden stabilizator. Pospieszmy się. Musisz przyzwać dodatkowy pylon. Dobra nasza. Jedna baza gwardii Mobiusa mniej. Moi ludzie zajmą się resztą, Artanisie. Walkę z wrogiem!
wielkości siła! Ostatni z reaktorów solarytowych jest właśnie przesyłany na pokład. Niezwłocznie przystąpię do ich instalacji. Przyjacielu Reynosze, podniebna tarcza została zabezpieczona. Gwardia Mobiusa się wycofuje. Admirał Horner zajmie się już stacją. Muszę przyznać, że mam u ciebie spory dług za to, co tutaj zrobiłeś w Smoliku. Odwaliliście kawał świetnej roboty, Artanisie. Podniebna tarcza znowu działa. Zaraz wezwiemy kawalerię. Spotkamy się na powierzchni i pomożemy zdobyć ogniwo. Mam złą wiadomość. Nasi przyjaciele na dole wpadli na ten sam pomysł. Gdy walczyliśmy, by dostać się na planetę, zaatakowano Pałac Imperatora. Dane wskazują, że zabrali ogniwo. Mamuśka Reynor zawsze mawiała, że nieszczęścia chodzą stadami. Nie rozumiem, jak te słowa mogą nam pomóc, przyjacielu Reynorze. Ja też nie. Moment. Dostałem dane wywiadowcze. Ekipa ewakuacyjna Gwardii Mobiusa kieruje się do portu Beneta. Mają ogniwo. Nie pozwolimy im uciec. Hierarcho, zasiliłem nowy podsystem okrętu. Możesz zapoznać się z nim w rdzeniu solarnym.